Cześć. Kilkakrotnie już Wam przedstawiałem filmy związane z działaniem stopni przeciwsobnych lub przeciwstawnych, ale trafiłem na opracowanie pana Postala, które jest naprawdę bardzo proste, także osoba, która z reguły nie ma do czynienia ze wzmacniaczami mocy, powinna zrozumieć teorię przedstawioną w tym filmie. Chciałbym jednak na początek wyjaśnić tak zupełnie kilka podstawowych rzeczy. Mam nadzieję, że co to jest prąd przemienny oraz prąd stały, wiecie. Rozróżniacie także pojęcie napięcia i prądu. To było w podstawówce na fizyce, zdaje się, więc myślę, że nie mamy z tym problemu. Natomiast to jest amplituda połówki okresu. Tu mamy 90 stopni, tu mamy 0 stopni. Tu mamy 180 stopni cyklu, tu mamy 270 stopni cyklu i tu mamy 360 stopni cyklu. To musimy wiedzieć. Oraz, że ta fala, oczywiście zakładając, że to są sinusy, że ta fala jest w przeciwfazie do tej fali. Fala w fazie po prostu byłaby ciągnięta tak samo. Myślę, że te pojęcia będą dla Was jasne, ale chciałem się upewnić po prostu, że wiecie mniej więcej o co chodzi. Ponadto, co to jest potencjał? Też powinniście wiedzieć. I jak wygląda stopień przeciwsobny, też powinniście wiedzieć, żeby zrozumieć treść tego filmu. Autor artykułu, który Wam przedstawiam, założył mniej więcej taki stopień do badań. Tu mamy jedną siatkę sterującą, drugą siatkę sterującą, stopień triadowy na wspólnym oporniku katodowym. Stopień ma wzmocnienie 14 razy. Czyli jeżeli tu będziemy mieli 1 volt, to tu będziemy mieli minus 14 V. Dlaczego? Dowiecie się w filmie. Jeżeli to będzie minus 1 V, to tu będzie plus 14 V wzmocnienia. To są oporniki, które są opornikami anodowymi. Przez nie dostaje się napięcie na anody. Tu mamy opornik katodowy. No i tu mamy słuchawki, które są w tym obwodzie. Jest to albo głośnik wysokoohmowy. W każdym razie impedancja tego może być na przykład 6 kilo tej cewki. Nie róbcie czegoś takiego, oczywiście, w żaden sposób nie montujcie sobie takiego wzmacniacza słuchawkowego, bo na głowie będziecie mieli 200 V na przykład. Wszystko, co w filmie będzie opowiadane, to są założenia teoretyczne, ale bardzo dobrze wpasowują się w wytłumaczenie, dlaczego na przykład eliminowana jest druga harmoniczna z takiego układu. No i voltomierz tutaj jest tak zwany wskazówkowy z zerem spoczynkowym po środku skali. Poszukacie w necie, to zobaczycie, jak te woltomierze wyglądają. Dobrze, to chyba wszystko, co bym musiał Wam powiedzieć, żeby Was prowadzić do treści tego filmu. Zapraszam. Julius Postal. Simplified Push-Pull Theory, co znaczy uproszczenie teorii przeciwsobnej. W części pierwszej filmu omówimy graficzne, czyli niematematyczne wyjaśnienie, w jaki sposób zniekształcenie drugą harmoniczną i inne zniekształcenie parzystego rzędu są eliminowane lub redukowane w przeciwsobnych stopniach pracujących w klasie A. Oraz omówimy sobie, dlaczego praca stopnia przeciwsobnego nie ma wpływu na zniekształcenia trzecią harmoniczną lub inną nieparzystego rzędu. Chociaż eliminowanie lub redukcja zniekształceń drugiej harmonicznej w stopniach przeciwsobnych może być łatwo wyjaśnione przez matematykę, a konkretnie przez analizę Fourier'a, autor uważa, że wyjaśnienie graficzne, które nie wykorzystuje więcej matematyki niż prosta arytmetyka z podstawówki, będzie bardziej zrozumiałe pod warunkiem, że unikniemy zręcznych sztuczek, które często cechują wiele tzw. niematematycznych wyjaśnień. W ostatecznym efekcie powstała ta prezentacja. Tutaj, jeżeli chodzi o analizę Fourier'a, chyba poznałem ją w trzeciej klasie technikum i przyznaję, że nie jest to prosta analiza, ale była ona niezbędna w tej szkole technikum elektronicznym do poznania potem zjawisk zachodzących w wzmacniaczach, dlatego też zapoznaliśmy się z nią. I jeszcze tutaj autor, czyli pan Postal, zachęca do tego, żeby przyjrzeć się znanym od dawna faktom na temat wzmacniaczy. Trzeba pamiętać przez cały film o tych faktach. Pierwsze, każdy stopień zbudowany na lampie próżniowej ma wbudowaną inwersję fazy między jego siatką sterującą a anodą. Oznacza to, że dodatni sygnał przyłożony do siatki sterującej spowoduje spadek napięcia na anodzie. I odwrotnie, ujemny sygnał na siatce sterującej powoduje wzrost napięcia na anodzie. Po drugie, jeśli całkowite wzmocnienie stopnia jest dla przykładu 14-krotne, to wzrost napięcia siatki sterującej o 1 V spowoduje zmianę napięcia anodowego o 14 V, obniżając je. I odwrotnie, spadek
napięcia siatki sterującej o 1 V spowoduje zmianę potencjału na anodzie rosnąc o 14 V. Po trzecie, jeśli dowolne dwa punkty w obwodzie są pod tym samym napięciem względem masy, nie ma między nimi napięcia ani różnicy potencjałów. Oznacza to także, że nie ma między nimi przepływu prądu. To jest prosta, oczywista elektryczna prawda. W dalszej części dyskusji należy o tym pamiętać. I po czwarte, kiedy dowolne dwa napięcia zostaną umieszczone na dowolnym elemencie obwodu, jeśli napięcia są w fazie, będą się sumować. Jeśli zdarzy się, że nie będą w fazie, będą wpływać na siebie. Jeśli oprócz tego, że będą w przeciwnej fazie i będą miały dokładnie taką samą amplitudę, to całkowicie się zniosą. W języku matematycznym mówimy, że suma ich wektorów wynosi 0. Pokazuje to rysunek pierwszy. Zanim zagłębimy się w naszą właściwą prezentację, zbadajmy pogląd, że praca przeciwsobna jest niemożliwa, dopóki nie użyjemy transformatora z centralnym odczepem na uzwojeniu pierwotnym. Zalety push-pull, zwłaszcza redukcja zniekształceń drugich harmonicznych, generowanych w samym stopniu mocy, wydają się być przez niektórych przypisywane rzekomo tajemniczym zjawiskom magnetycznym, które mają zachodzić w transformatorze głośnikowym. Po pierwsze, zrozummy, że nie ma nic tajemniczego w procesie. Po drugie, zrozummy, że transformator nie jest niezbędny do działania przeciwsobnego, chyba że sprzęgamy moc wyjściową z nowoczesnym głośnikiem posiadającym typową cewkę drgającą o niskiej impedancji. Nawet stopnie sprzężone rezystancyjne pojemnościowo, stopnie sprzężone indukcyjnie pojemnościowo lub stopnie sprzężone bezpośrednio mogą być wykonane do pracy przeciwsobnej. Rozważmy prosty obwód przeciwsobny z rysunku drugiego. Każda połowa stopnia posiada konwencjonalny rezystor obciążeniowy. Jest to rezystor anodowy. Ponadto między dwoma anodami przeciwsobnymi podłączone są zwykłe słuchawki o wysokiej impedancji. Zwróćmy też uwagę, że woltomierz ze stanem spoczynku pośrodku skali, czyli zerem pośrodku skali, jest ich bocznikiem. Tutaj dodanie kondensatorów sprzęgających między słuchawkami a anodami lamp nie wpłynęłoby w żaden sposób na działanie tego układu. Znaczy w sposób, który miałby znaczenie dla naszej prezentacji. W praktycznej konfiguracji stopnia przeciwstopnego zaprojektowanego do słuchania przez słuchawki, kondensatory blokujące mogą być używane do separacji wysokiego potencjału stałego od słuchawek. Chodzi o składową stałą napięcia na anodach. Omówmy sobie prąd spoczynkowy. Obwód z rysunku drugiego pokazano tutaj w stanie spoczynku lub przy sygnale zerowym na wejściu. Dokładnie taki stan stopnia jest na początkowym etapie cyklu prądu przemiennego. Stopień będzie również w tym samym stanie w dokładnym punkcie środkowym i na końcu dowolnego cyklu. Przy braku sygnału każda anoda przeciwsobna jest na potencjale dodatnim 200 V w stosunku do masy. Krótko mówiąc, różnica potencjałów między nimi wynosi 0. Rozważmy teraz normalne działanie stopnia przeciwsobnego w oparciu o rysunek trzeci. Dwa sygnały o równej sile, ale odwrotnej polaryzacji są podawane odpowiednio do siatki górnej lampy przeciwsobnej i do siatki dolnej lampy przeciwsobnej. Tutaj użyte terminy górna i dolna lampa nie mają żadnego znaczenia elektrycznego. To są po prostu terminy użyte do tego, żebyśmy mogli zorientować się na rysunkach i wykresach. Niech każdy z tych sygnałów wejściowych będzie falą sinusoidalną o szczytowej amplitudzie 1 V. Ponieważ każda analogowa fala elektryczna ma nieskończoną liczbę punktów, nie ma sensu próbować zobaczyć, co się dzieje w każdym punkcie sygnału wejściowego. Po prostu nie mamy na to czasu, żeby się tego dowiedzieć. Nawiązując do rysunku trzeciego, do naszych celów wystarczy, jeżeli zobaczymy, co się dzieje na początku każdego cyklu, czyli przy 0 stopniach, na szczycie dodatnim, czyli przy 90 stopniach cyklu, w punkcie środkowym 180 stopni i na szczycie ujemnym 270 stopni oraz na końcu każdego cyklu, czyli 360 stopni. Przy 0 stopniach amplituda każdej fali sinusoidalnej wynosi 0. W tej chwili nie ma żadnego napięcia sygnałowego na odpowiednich rezystorach siatkowych każdej z lamp stopnia przeciwsobnego. Obraz napięcia jest dokładnie taki, jak pokazano na rysunku czwartym. Zwróćmy uwagę na podobieństwo rozkładu napięć do tego ze stanu bez sygnału wejściowego z rysunku drugiego. Każda z anod znajduje się na potencjale 200 V względem masy. Niemniej jednak wskazówka na woltomierzu podłączonym między anodami stoi w centralnym punkcie bezczynności. Odczytuje 0 V. W tej chwili nie mamy różnicy potencjałów między górną a dolną anodą stopnia przeciwsobnego. Z tego samego powodu przez słuchawki nie przepływa żaden prąd. Gdy każdy z sygnałów wejściowych przeciwsobnych osiąga 90 stopni swojego własnego cyklu, rozkład napięć w obwodzie jest taki, jak pokazano na rysunku piątym. Strzałki wskazują zależności fazowe w obwodach siatkowych i anodowych. Ponieważ wzmocnienie każdej połowy stopnia przeciwsobnego jest 14-krotne, każda zmiana napięcia występująca na siatce sterującej którejkolwiek z lamp spowoduje 14-krotnie większą zmianę napięcia na jej własnej anodzie. Tak więc, jeśli napięcie
napięcie na siatce górnej triody wzrośnie o 1 V, potencjał na anodzie tej lampy spadnie o 14 V. Przez zwykłe odejmowanie 200 V minus 14 V otrzymujemy 186 V. Jest to zatem chwilowe napięcie na anodzie górnej triody względem masy przy 90 stopniach fazy sygnału wejściowego. Jednocześnie ujemny sygnał 1 V przyłożony do siatki dolnej triody spowodował wzrost napięcia na jej anodzie o 14 V. 200 V plus 14 daje nam 214 V. Voltomierz pokaże teraz różnicę potencjału 28 V między dwiema anodami. W tym momencie występuje również różnica potencjału 28 V na słuchawkach. Powoduje to przepływ prądu przez te przetworniki. Droga tego przepływu prądu będzie pokazana przez cienko narysowane strzałki, to jest od anody lampy V1 przez słuchawki do anody lampy V2 przez rezystor RL2, rezystor obciążenia anody tego ostatniego, do punktu B, a następnie przez impedancję szeregową źródła B+. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że tylko czysto rezystancyjne obciążenie bezpośrednio sprzężone z anodami stopnia przeciwstawnego spowodowałoby zerowe przesunięcie fazowe między zmianami napięcia na słuchawkach, a zmianami prądu w słuchawkach. Te ostatnie, będąc konwencjonalnymi przetwornikami magnetycznymi, stanowią obciążenie zasadniczo indukcyjne. Zmiany ilości prądu przepływającego przez słuchawki muszą pozostawać w opóźnieniu w stosunku do zmiany napięcia na anodach stopnia przeciwstawnego, czyli w fazie i w tym samym czasie. Gdyby słuchawki miały tylko rezystancję i nie byłoby tam reaktancji na tej całej ścieżce szeregowej, przez którą płynie ten prąd, opóźnienie fazowe wynosiłoby dokładnie 90 stopni. To wtrącenie tutaj zostało przedstawione ze względu na dokładność techniczną. W żaden sposób nie wpływa to na ważność naszej ogólnej prezentacji. Środkowy punkt cyklu. Przy 180 stopniach obraz napięcia będzie taki, jak pokazano na rysunku 6, który jest dokładnie taki sam jak przy 0 stopniach. Ponownie obie anody triody będą miały dokładnie ten sam potencjał względem Ziemi i będzie między nimi zerowa różnica. Voltomierz włączony między anodami wskaże 0. Jego igła będzie stała w martwym punkcie zerowym, a ponieważ nie będzie również różnicy potencjałów, w słuchawkach nie będzie przepływał prąd. Przy 270 stopniach sygnału wejściowego do każdej z lamp stan napięcia będzie taki, jak pokazano na rysunku 7. W tym momencie to siatka V1 obniża swój potencjał o 1 V, a siatka lampy V2 podnosi swój potencjał o 1 V. Grube strzałki na rysunku 7 wskazują zależności fazowe. Teraz nastąpi zmiana napięcia na anodzie lampy V1, wzrośnie do 214 V, podczas gdy potencjał anody V2 spadnie do 186 V. Ponownie voltomierz ze środkowym zerem podłączonym między dwiema anodami pokaże różnicę potencjału w 28 V. Tylko tym razem igła stanie po przeciwnej stronie skali, podkreślając fakt, że nastąpiła zmiana polaryzacji względnej. Będzie to teraz zmiana dla anody górnej triody V1 na wyższy potencjał dodatni. Ponieważ ta sama różnica potencjału 28 V musi występować w słuchawkach, prąd będzie przepływał przez słuchawki. Małe strzałki na rysunku 7 pokazują kierunek przepływu w tej chwili, a mianowicie od anody dolnej lampy V2 do anody górnej triody V1 przez rezystor anodowy, a następnie do punktu B+, i przez impedancję szeregową zasilacza. Jest to całkowicie odwrotny kierunek przepływu prądu względem tego, jaki był w stanie 90 stopni. Przy 360 stopniach dwa sygnały wejściowe zakończą swoje odpowiednie cykle. Rozkład napięcia dla dwóch lamp będzie taki jak na rysunku 8. Po raz kolejny powrócimy do stanu spoczynkowego lub zerowego sygnału. Reasumując, w 0 stopniach, gdy nie ma żadnego napięcia sygnału na obu siatkach, obie triody lamp pracujących przeciwsobnie mają ten sam potencjał względem siebie. Dlatego żaden prąd nie przepływa przez słuchawki, a ich membrany pozostają nieruchome. Przy 90 stopniach napięcie na obu anodach zmieniły się na napięcia o przeciwnych kierunkach względem masy. Napięcie na anodzie górnej triody przesunęło się w dół o 14 V, podczas gdy napięcie na anodzie dolnej triody przesunęło się w górę o 14 V. To sprawia, że anoda lampy V1 jest ujemna w stosunku do anody lampy V2 o wartość 28 V. Igła voltomierza odsuwa się w jedną stronę. W tym momencie, pomijając oczywiście opóźnienie fazowe, kierunek przepływu prądu przez słuchawki przebiega od anody lampy V1 do anody lampy V2. Przy 180 stopniach obowiązują warunki napięcia sygnału zerowego. Po raz kolejny nie ma różnicy potencjałów między dwiema anodami lamp przeciwsobnych i nie ma w nich przepływu prądu.
270 stopniach potencjał na anodzie V1 górnej triody podnosi się o 14 V, a potencjał na anodzie V2 dolnej triody obniża się o 14 V. Zatem przy 270 stopniach anoda dolnej triody jest ujemna w stosunku do anody górnej triody. W międzyczasie wskazówka woltomierza przesunęła się na drugą stronę skali. Kierunek przepływu prądu przez słuchawki przebiega teraz od anody V2 do anody V1 lub dokładnie w odwrotnym kierunku do tego, co było przy 90 stopniach. Przy 360 stopniach wracamy do stanu zerowego, czyli na każdej anodzie występuje to samo napięcie względem masy. Nie ma różnicy potencjałów między anodami, a woltomierz odczytuje 0 i nie ma także przepływu prądu przez słuchawki. Tabela, którą widzicie, podsumowuje sytuację dla pary normalnych, sygnałów wejściowych przeciwsobnych w przeciwstawie. W fazie. Krótko mówiąc, bez użycia konwencjonalnego transformatora wyjściowego przeciwsobnego zamieniliśmy parę sygnałów wejściowych przeciwsobnych, każdy o amplitudzie 1 V, ale przeciwnej fazie, w pojedynczy sygnał wyjściowy o amplitudzie 28 V. W tym celu wybraliśmy tylko 5 skończonych chwil cyklu do prezentacji, ale gdybyśmy mieli zbadać wzór napięcia wyjściowego stopnia przeciwsobnego w każdej chwili podczas cyklu, odkrylibyśmy, że kształt zmieniającego się napięcia na anodach przeciwsobnych triod jest falą sinusoidalną. Falą sinusoidalną, nawiasem mówiąc, o amplitudzie międzyszczytowej wynoszącej 28 V, jak na rysunku 9. Wykres zmieniającego się prądu przepływającego przez słuchawki na główne również dałby falę sinusoidalną. Co więcej, gdyby nie czynniki bezwładności mechanicznej i celowe tłumienie w konstrukcji miernika z wynikającą z tego niezdolnością wskaźników miernika do nadążania za szybkimi zmianami napięcia wejściowego, woltomierz ze środkiem zerowym opisywałby ruch oscylacyjny podobny do ruchu wahadła. Ale jak wie każdy, kto studiował fizykę, ruch tej ostatniej, zapisany na papierze w postaci wykresu, ma postać fali sinusoidalnej. Do tej pory zbadaliśmy, co się dzieje we wzmacniaczu przeciwsobnym, gdy dwa sygnały sinusoidalne o identycznej częstotliwości, kształcie i amplitudzie, ale przeciwnej fazie, są doprowadzane do siatek lamp. Teraz przeanalizujemy przyczyny eliminacji zniekształceń parzystego rzędu, które pojawiają się w rozważanym stopniu przeciwsobnym. Do tego momentu dyskusja ta nie dała nam żadnej wskazówki, dlaczego taki stopień przeciwsobny eliminuje zniekształcenia drugiej harmonicznej, które są generowane w tym samym bloku. Przyczyny tego będą widoczne, gdy zbadamy, co się dzieje, gdy zastosujemy do siatek sterujących lamp przeciwsobnych parę sygnałów, które mają identyczną częstotliwość, kształt fali, amplitudę oraz tę samą fazę. Używając obwodu przeciwsobnego jak poprzednio, załóżmy, że zastosujemy parę identycznych faz sinusoidalnych, z których każda ma amplitudę 1 V do obu siatek. Jest to sytuacja przedstawiona na rysunku 10. Przy 0 stopniach sygnału wejściowego do każdej lampy, jak na rysunku 11, charakterystyka napięcia będzie taka, jak w znanym już stanie spoczynku. Przy 90 stopniach sygnał w tej chwili rośnie o 1 V, powodując spadek napięcia na każdej anodzie o około 14 V. Jest to pokazane na rysunku 12. Ale co wskazuje nasz woltomierz ze środkowym zerem? No nic nie wskazuje. Igła nawet się nie rusza. Dlaczego? Ponieważ w stosunku do masy napięcie na obu anodach przesunęło się w dół zgodnie. Obie mają ten sam potencjał w stosunku do masy. Krótko mówiąc, nie ma między nimi różnicy potencjałów. Ponieważ również nie ma różnicy potencjałów między zaciskami słuchawek, nie przepływa przez nie prąd. W 180 stopniach, czyli w środku obu cykli sygnału wejściowego, charakterystyka napięcia jest taka, jak pokazano na rysunku 13. Przy 270 stopniach obie fale wejściowe osiągają ujemne wartości szczytowe. Obie siatki sterujące stały się ujemne o 1 V, a potencjał obu anod wzrósł o 14 V do 214 V, jak na rysunku 14. Jeszcze raz musimy zmierzyć się z faktem, że nie ma różnicy potencjałów między obiema anodami. Przy 360 stopniach koniec obu cykli sygnału wejściowego ma zastosowanie na rysunku 15. Wniosek, jaki należy wyciągnąć z tego wszystkiego, jest taki, że gdy para takich samych sygnałów w fazie jest przyłożona do siatek zbalansowanego stopnia przeciwsobnego, potencjał na obu anodach unosi się i opada zgodnie. Bez względu na punkt cyklu sygnału wejściowego, który wybieramy i niezależnie od tego, jakie napięcie na każdej anodzie z danej chwili względem masy, obie anody mają zawsze ten sam potencjał w stosunku do masy. Dlatego nie ma absolutnie żadnej różnicy potencjałów w dowolnym momencie między samymi dwoma anodami. Woltomierz między anodami wskazuje zawsze napięcie zerowe i brak prądu płynącego w słuchawkach. Powyższe podsumowano w tabeli drugiej.
Krótko mówiąc, jeśli para równych sygnałów w fazie zostanie doprowadzona do siatek sterujących zbalansowanego stopnia przeciwsobnego, napięcie na każdej anodzie będzie się wahać w stosunku do masy, ale nie będzie wahań napięcia między anodami i dlatego nie ma napięcia wyjściowego na anodach. To samo dotyczy każdego sygnału, buczenia czy innego zakłócenia, który dociera do obu lamp przeciwsobnych w fazie, niezależnie od tego, czy dochodzi przez obwód siatek sterujących, czy z zasilacza przez obwód anodowy. Stan przepolaryzowany. Spróbujmy teraz udowodnić graficznie, że kiedy celowo wzmacniacz przeciwsobny pracuje w taki sposób, że polaryzacja na każdej z lamp przeciwsobnych jest inna niż w klasie A, czyli na przykład w klasie AB1 lub AB2, jesteśmy w stanie w efekcie zagwarantować, że przy dużych sygnałach większa lub mniejsza ilość energii drugiej harmonicznej będzie generowana w każdej z lamp w stopniu przeciwsobnym. Duże sygnały to takie, gdy są one dostatecznie duże, aby przesunąć każdą lampę z prostej części jej charakterystyki na jej zakrzywioną część. W każdym przypadku ta druga składowa harmoniczna zostanie dodana wektorowo do składowej podstawowej. Oscyloskop, najlepiej z symetrycznym obwodem wejściowym albo analizator harmonicznych, pokaże, że ta energia drugiej harmonicznej jest obecna między każdą anodą lamp przeciwsobnych a masą lub między każdą anodą lamp w układzie przeciwsobnym a punktem podłączenia zasilania B+. Punkt B+, jest praktycznie na poziomie potencjału masy prądu przemiennego, oczywiście do wszystkich oprócz najniższych częstotliwości audio. I to ze względu na kondensator filtra wyjściowego zasilacza. Ten kondensator jest zwykle podłączony między punktem B+, a masą. Z drugiej strony, jeśli przyrząd wskazujący jest podłączony między dwie anody lamp przeciwsobnych, nie będzie śladu drugiej harmonicznej. Jeśli słuchawki są podłączone między jedną anodę a masę lub z którejkolwiek anody do środkowego zaczepu uzwojenia pierwotnego transformatora, prąd płynący w słuchawkach natychmiast skaże drugą harmoniczną. A ta ostatnia może mieć znaczną wielkość. Ale jeśli słuchawki są podłączone między dwiema anodami i jeśli stopień jest idealnie wyważony, żadna energia drugiej harmonicznej nie popłynie w słuchawkach. Ponieważ prawie żaden stopień przeciwsobny nie jest w praktyce idealnie zbalansowany, składowa drugiej harmonicznej nigdy nie będzie całkowicie nieobecna na wyjściu stopnia mocy. Generalnie będzie jednak raczej mała, nawet w praktycznych warunkach pracy. Silna fala podstawowa będzie występować niezależnie od tego, czy napięcie wyjściowe jest pobieranie z pojedynczego końca, czy przeciwsobnie. Energia drugiej harmonicznej, która została wygenerowana w każdej połowie stopnia przeciwsobnego, nie zostanie zauważona, jeśli sygnał wyjściowy zostanie pobrany między przeciwsobnymi anodami. Analiza graficzna. Dlaczego tak się dzieje, można bardzo dokładnie wyjaśnić za pomocą analizy Fourier'a. Zobaczmy jednak, co można zrobić bez matematyki, przez prostą analizę graficzną. Po pierwsze, przypuśćmy, że mocno pamiętamy o znanym fakcie, że jedyną formą fali składającej się tylko z jednej częstotliwości i żadnej innej jest tylko czysta fala sinusoidalna. Za każdym razem, gdy czysta fala sinusoidalna jest wprowadzana do wzmacniacza i wychodzi na zewnątrz w jakikolwiek sposób zmieniona, można wykazać, że częstotliwości nie występujące pierwotnie w sygnale wyjściowym zostały do niego dodane podczas przejścia przez wzmacniacz. To samo dotyczy sytuacji, gdy deklarujemy, że fala sinusoidalna uległa zniekształceniu. W efekcie mówimy, że dodano do niej nowe składowe częstotliwości. Z definicji fala sinusoidalna, do której dodano inne składowe częstotliwości, jest uważana za falę złożoną. Załóżmy teraz, że dostarczamy czystą falę sinusoidalną do wzmacniacza i oscyloskop pokaże, że kształt fali wyjściowej jest falą zniekształconą lub złożoną, jak na rysunku 16. Ten rodzaj zniekształcenia, mianowicie spłaszczenie półcyklu i wydłużenie drugiego, jest całkiem zrozumiały, gdy stopień lub kilka stopni działają nieliniowo. Mówiąc dokładniej, takie zniekształcenie występuje, gdy z jakiegoś powodu, np. nieprawidłowej polaryzacji, punkt pracy lampy został przesunięty ze środka odcinka prostoliniowego jej charakterystyki i jednocześnie siła przyłożonego sygnału jest wystarczająco duża, aby przesunąć punkt pracy na zakrzywioną lub nieliniową część charakterystyki. Jak powstaje to zniekształcenie lub zmiana pierwotnego kształtu fali, można przedstawić graficznie za pomocą prostego dodawania algebraicznego. Rysunek 17 przedstawia parę przebiegów, które są dodawane. Podstawą jest sinusoida o częstotliwości f.
Krótszy przebieg 2F ma dwukrotnie większą częstotliwość niż częstotliwość podstawowa i dlatego jest jego drugą harmoniczną. Amplituda drugiej harmonicznej pokazana tutaj wynosi około 20% podstawowej. Jeśli zależność fazowa tych dwóch fal jest taka, jak pokazano na rysunku 17, możemy spodziewać się, że dodają się one wektorowo, tak jak pokazano na rysunku 18. Wynikiem jest przebieg narysowany linią przerywaną. Będzie miał mniej lub bardziej spłaszczony dodatni półcykl i wydłużony ujemny półcykl. Kiedy amplituda drugiej harmonicznej w odniesieniu do składowej podstawowej przekracza wartość około 20%, wypadkowa będzie miała tendencję do tworzenia spadku lub doliny w tym półcyklu, który tutaj wydaje się spłaszczony. Należy zauważyć, że ilekroć stopień działa nieliniowo, to jest generuje zniekształcenie harmoniczne drugiego i innego rzędu parzystego, jego prąd anodowy będzie wykazywał oznaki tzw. składowej prądu stałego, która nie występuje podczas wzmacniania liniowego. Ta składowa prądu stałego, znana również jako składowa stała lub wyprostowana w zależności od zastosowanej nomenklatury, jest pomijana na załączonych rysunkach przebiegów z prostego powodu, że te diagramy są oparte na zastosowaniu zwykłego oscyloskopu, to znaczy takiego, który nie jest sprzężony bezpośrednio. Taki oscyloskop nie pokaże składowej prądu stałego. Jeśli chodzi o to, to żaden wzmacniacz sprzężony RC ani żaden transformator międzystopniowy lub wyjściowy też nie przepuści składowej stałej. Pełna analiza składowej stałej jest poza zakresem tej dyskusji. Dość powiedzieć, że składowe stałe, które powstają w obu połowach zrównoważonego stopnia przeciwsobnego, który działa nieliniowo, mają zawsze taką samą wielkość i są kierowane w tym samym kierunku w dowolnym momencie w odniesieniu do osi prądu w stanie spoczynku. W związku z tym nie wytwarzają żadnej różnicy potencjałów w żadnym momencie na anodagram przeciwsobnych. Chociaż te składowe stałe są obecne w prądzie szeregowym zasilacza, nie pojawiają się one w sygnale wyjściowym, który jest wprowadzany z dwóch anod lamp przeciwsobnych. Jeśli zniekształcony przebieg wyjściowy, jak na rysunku 16, jeden spłaszczony półcykl i jeden wydłużony półcykl, jest widoczny na oscyloskopie podłączonym do górnej anody naszego stopnia przeciwsobnego i masy lub środkowego zaczepu, można się również spodziewać znalezienia tego samego rodzaju zniekształconego sygnału na dolnej anodzie względem masy, z wyjątkiem tego, że będzie różnica faz 180 stopni, jak na rysunku 19. Można również wykazać, że złożona fala występująca między dolną anodą a masą lub odczepem środkowym transformatora głośnikowego składa się z fali podstawowej i drugiej harmonicznej w zależności fazowej pokazanej na rysunku 20. Zauważmy, że jest ona ponownie równa około 20% wartości fali podstawowej. Wektorowe dodawanie dwóch fal jest przedstawione na rysunku 21. Ponownie przerywana linia wskazuje falę wypadkową. Informacje o przebiegu dla obu połówek stopnia przeciwsobnego podsumowano schematycznie na rysunku 22. Należy zauważyć, że w każdym przypadku częstotliwość podstawowa jest poza fazą. W związku z tym wytwarzają się wzmocnione napięcia wyjściowe sygnału na anodach lamp przeciwsobnych, a także w słuchawkach. Ten wzmocniony sygnał będzie miał naturalnie taką samą częstotliwość jak podstawowa. Teraz zbadamy zależności fazowe składowych drugiej harmonicznej dwóch fal zespolonych. Co ciekawe, drugie harmoniczne są w fazie. Ponadto mają identyczny kształt i dokładnie taką samą amplitudę, dlatego też zgubią się na dwóch anodach lamp przeciwsobnych i nie będzie składowej drugiej harmonicznej w prądach przepływających przez słuchawki. To, co jest prawdą dla drugiej harmonicznej wchodzącej w skład fali złożonej, będzie również prawdziwe dla ich czwartej harmonicznej, szóstej harmonicznej, ósmej harmonicznej itd. W rzeczywistości dla wszystkich parzystych składowych częstotliwości, które są dodawane do częstotliwości podstawowej podczas jej przejścia przez stopień przeciwsobny. Wszystkie te komponenty parzystego rzędu będą w fazie, a zatem będą anulowane i znikną. W całym tym rozumowaniu założyliśmy, że każda z naszych lamp przeciwsobnych ma część prostoliniową charakterystyki. Prawda jest taka, że tak zwana część prostoliniowa to tylko idealizacja czegoś, co tak naprawdę nie istnieje w rzeczywistości. Na szczęście jednak odejście od liniowości w większości przypadków nie jest zbyt poważne. Satysfakcjonującą rzeczą w połączeniu przeciwsobnym jest to, że ma tendencję do znoszenia lub zmniejszania elementów o parzystej kolejności, spowodowanych nie tylko celowym działaniem na dolnym ugięciu charakterystyki każdej lampy, ale także tych, które powstają z powodu nieodłącznych nieregularności w tak zwanej części prostoliniowej charakterystyki. Jedyna rzecz, która jest potrzebna w praktyce dla radykalnej redukcji zniekształceń, jest najlepsza możliwa równowaga, jaką można osiągnąć w dwóch połów stopnia przeciwsobnego. A co się dzieje z harmonicznymi nieparzystego rzędu? Załóżmy, że lampa próżniowa pracuje dokładnie w środku,
prawdziwie prostej części idealnej charakterystyki. Załóżmy, że sygnał sinusoidalny ma taką wielkość, żeby przeciążyć wzmacniacz i dać znany przebieg z rysunku 23, który przypomina przesterowanie wzmacniacza. Zauważmy, że obecny przebieg jest symetryczny zarówno powyżej, jak i poniżej osi poziomej. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy lampa ma punkt pracy ustalony na środku prostoliniowego odcinka charakterystyki. W takiej sytuacji przy zbyt dużym sygnale wzmacniacz zgodnie z oczekiwaniami przeciąża się, ale symetrycznie. Oczywiście wypadkowa nie jest już czystą falą sinusoidalną, od której zaczęliśmy. Jest to raczej fala złożona, składająca się z podstawowej i jej trzeciej harmonicznej. Dwie połowy postaci falowej, to znaczy części kształtu fali, które leżą po obu stronach osi poziomej, są w rzeczywistości lustrzanymi odbiciami siebie nawzajem. Jest to typowe dla każdej fali składającej się wyłącznie ze składników nieparzystej kolejności. Pamiętajmy, że fala podstawowa również jest składnikiem nieparzystego rzędu, czyli pierwszego. Rysunek 24 jest graficzną reprezentacją składowych częstotliwości, które składają się na naszą złożoną falę. Podstawowa jest oznaczona jako F, a jej trzecia harmoniczna jako 3F. Przebieg, który jest wynikiem wektorowego dodania obu, oznaczony jest linią przerywaną jako rezultat. Jeśli teraz zostanie użyty przełącznik elektroniczny, aby umożliwić jednoczesną kontrolę przebiegów wychodzących z obu połówek stopnia przeciwsobnego na oscyloskopie, zobaczymy dwa złożone przebiegi jak na rysunku 25. Graficzna analiza ich częstotliwości składowych da wynik jak na rysunku 26. Również na tym schemacie każda fala podstawowa jest oznaczona jako F, a jej trzecia harmoniczna jako 3F. Przerywane linie przedstawiają odpowiednie wyniki. Jest oczywiste, że podstawowe składowe dwóch złożonych fal reprezentujących pierwotne napięcia wejściowe są przesunięte w fazie o 180 stopni, ale tak samo jak ich trzecia harmoniczna. Oznacza to, że zarówno fale podstawowe, jak i trzecia harmoniczna będą wytwarzać napięcia wejściowe, które będą słyszalne w słuchawkach. To samo dotyczy wszystkich nieparzystych składowych częstotliwości podstawowej. Jak już wiemy, wszelkie składowe harmoniczne drugiego i parzystego rzędu generowane w samym stopniu mają tendencję do usuwania się. Z drugiej strony komponenty nieparzystego rzędu produkowane w stopniu mocy są wzmacniane i dostarczane do słuchawek jako część napięcia wyjściowego. Widzimy, że prosta analiza graficzna pomogła zrozumieć, dlaczego w stopniach przeciwsobnych dominują harmoniczne nieparzystego rzędu, a tak bardzo pożądane parzystego rzędu są eliminowane. Następnym razem zajmiemy się opracowaniem pana Horowica, który w podobny sposób, ale bardziej matematyczny, przedstawił, dlaczego druga harmoniczna jest eliminowana w stopniu wyjściowym. To tyle w tym filmie, a teraz życzę wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że znajdujecie związek między moimi filmami i rozumiecie, dlaczego jako pierwszy przykład wzmacniacza przeciwsobnego podałem wam wzmacniacz Williamsona wraz z jego modyfikacjami, aż do takich przeróbek ultraliniowych. Potem były cyklotrony. Będą jeszcze inne typy wzmacniaczy z innym układem rozdzielacza fazy, ale to wszystko ma ze sobą związek. Poza tym dodatkowe filmy, które wrzucam, niezwiązane bezpośrednio być może ze wzmacniaczem Williamsona na przykład, ale informacje, które tam są podane, mówią nam na przykład o stabilizacji stopnia końcowego, czy powstawaniu zniekształceń harmonicznych, czy jakieś tam innym podobne rzeczy, są powiązane właśnie. Jednak mimo wszystko są powiązane z filmami, które prezentuję na przykład ze wzmacniaczem Williamsona związanymi. Także szukajcie odniesień, sami wyciągajcie wnioski, do czego was serdecznie zapraszam i zachęcam. To wszystko. Trzymajcie się.